czwarty mecz w tych półfinałach playoffów pada naszym łupem po naprawdę emocjonującym spotkaniu. Powiedz tak na gorąco, Tomek, jak byś ocenił to spotkanie? No mecz na pewno ciężki. Ciężki, jak widać, mało bramek było, takie są playoffy. Nam się udało strzelić jednego gola więcej w dodatkowym czasie gry, ale na pewno w Katowicach w kolejnym meczu Cracovia się nie położy i my musimy stawić im czoła, bo jesteśmy, myślę, że lepszą drużyną i postawić kropkę na D. Powiedz mi, coś sobie mówiliście po tym wczorajszym meczu, bo no, wasza reakcja była no, wręcz idealna. Taka powinna być po każdym przegranym spotkaniu. No powiedzieliśmy sobie w szatni, że ten mecz musimy zacząć lepiej niż wczoraj, bo wczoraj Cracovia od samego początku się na nas rzuciła, my mieliśmy bałagan w tercji. Na szczęście podeszliśmy do tego lepiej. Wiadomo, to jest hokej. Są sytuacje dla jednych i dla drugich. Cracovia miała ich sporo. My mamy Shane'a. Shane nam pomógł, ale też każdy z kolei obrońca i napastnik. Wszyscy graliśmy razem i zaowocowało to trzecim zwycięstwem. Co czułeś zdobywając tego gola? Bo tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie oddawania strzału, jak patrzyłeś, że krążek zmierza do tej bramki, to już była radość, co? Była wielka radość. Jechałem i... No i miałem tylko nadzieję, że to wpadnie, żeby oddać strzał w kierunku bramki i żeby to wpadło. Udało się, weszło tam jakoś tak delikatnie, patrzyłem do samego końca, czy przekroczyło czerwoną linię, przekroczyło i to był już strzał radości naprawdę. Gratuluję, dziękuję.